Jakie to uczucie, po raz pierwszy zawodnik w pełni prowadzony przez ciebie wygrywa konkurs letni Grand Prix? No, bardzo sympatyczne, można powiedzieć, że jesteśmy szczęśliwi, natomiast to nie jest zawodnik tylko prowadzony przeze mnie. Tak podkreślam i będę podkreślał, jest sztab ludzi, którzy pracują nad tym zawodnikiem. Są też ludzie, którzy wcześniej z nim współpracowali. To wszystko przynosi efekty, to się zazębia i tutaj nie można pomijać zasług nikogo. Dlatego ja tego nie podkreślam jako moją zasługę, tylko to jest sztab ludzi, którzy wcześniej pracowali, którzy teraz pracują. Są asystenci, serwismeni, fizjoterapeuci, psycholog, biomechanik. Wszystko pracuje na to, aby ci chłopcy skakali, nie tylko kamion. Czyli zapewne nie ma sensu pytać, co było kluczem do zwycięstwa, bo powiesz, że dobre zazębienie się wszystkich elementów? Tak, dokładnie tak. Zazębienie się wszystkich elementów, bo czasami brakuje jednego małego trybiku, który gdzieś tam haczy i wydaje się, że wszystko powinno funkcjonować. Jest świetna motoryka, dobrze technika, ruch analizujemy na wszystkie możliwe sposoby, jest ok, brakuje odległości. A naraz przychodzą skoki, że wszystko jest, a my dalej nie wiemy co. A co byś powiedział wszystkim, którzy by stwierdzili, że latem to nie jest prawdziwe skakanie jest zimą, więc to zwycięstwo to nie jest wielki sukces? Skakanie jest zawsze takie same. Zawody, obojętnie jakie rangi. To widzieliśmy wcześniej na Mistrzostwach Polski, to widzieliśmy na zawodach, które były po Mistrzostwach Polski, Memoriał Olimpijczyka. Zawodnicy rywalizują, dając z siebie wszystko. Czyli bez względu na rangę zawodów, idea naszej pracy jest taka, żeby oni tak samo podchodzili do tych zawodów. Bez względu na to, jaką stawkę walczą. I to też jest klucz do sukcesu. Natomiast faktycznie, skoki są dyscypliną zimową i te najważniejsze imprezy są dopiero daleko, daleko przed nami. Natomiast, co się sprawdzało w ostatnich latach i miejmy nadzieję, się teraz też sprawdzi, kto skacze latem, ten skacze zimą. Mam jeszcze pytanie odnośnie Dawida, bo Kamil Kamilem od dawna było wiadomo, że to jest skoczek z olbrzymim potencjałem i to już pokazał wcześniej. Natomiast Dawid Kubacki wyskoczył w bardzo młodym wieku, można powiedzieć, jak diabeł z pudełka, no i tego lata świetnie się spisuje. Co było w jego przypadku tym powodem, że nagle zaczął skakać dużo lepiej niż wcześniej? Pozwoliliśmy mu skakać, zaczęliśmy go obserwować bez wielkich korygowania, bo to był zawodnik dla nas nowy, którego nie mieliśmy na co dzień. I Dawid sobie tak skakał, aż jak to nasz biomechanik mówi, się samo zoptymalizował, czyli złapał tą swoją technikę i tego się trzymamy, nie prowadzamy wielkich korek, tylko po prostu, żeby on miał z tego, żeby on się dobrze czuł. Nie gramy przeciwko jego czuciom. Dawid po prostu skacze swobodnie, odmiennie trochę od innych zawodników. To jest też taka specyficzna technika, natomiast widać, że na tą chwilę funkcjonuje. Dziękuję i raz jeszcze serdecznie gratuluję.